Dzień dobry, dobry wieczór, a także dobry ranek, wspaniali ludzie, niezależnie od tego, w jakim zakątku świata będziecie mnie oglądać, a także o jakiej porze dnia i nocy. Witam wszystkich na moim kanale oraz na codziennej porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Słuchajcie, nagrałem ostatnio analizę projektu Planetary Partyverse. Tutaj widzicie właśnie tą ikonkę. No i tutaj na górze Wam zamieszczę link do tego, do tej analizy. Jak będzie, ktoś będzie chciał, to będzie mógł sobie oglądać. Link do tego, do tej analizy, do tego filmiku również będzie w opisie pod tym materiałem. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz już przechodzimy sobie do szczegółów związanych z rynkiem krypto. No i widzimy, że cena Bitcoina wynosi obecnie 23 208 dolarów po wzroście o 0,48% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek o 2,32%. Natomiast cena Ethera wynosi 1731 dolarów i 70 centów po wzroście o 4,95% w ostatnich 24 godzinach. No a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest wzrost o 1,6%. Indeks Fear&Greed wynosi dzisiaj 31 punktów i jest na takim samym poziomie jak wczoraj. No i jak spojrzymy sobie, o co to moje drogie panie i panowie, co tutaj się dzieje? Praktycznie wszystko na zielono, no ale tutaj mamy jakiś token DCR ze wzrostem o ponad 87%. No drugi tutaj w kolejności jest HOT, ponad 13%, NIR ponad 11%. No i tutaj możecie zobaczyć sobie na inne, no ale praktycznie widać, że większość dzisiaj rośnie, aczkolwiek znalazły się również jakieś tokeny spadkowe, chociaż tutaj to widzę tylko ze spadkowych Wavesa, no ale widzimy, że mamy przewagę wzrostów na rynku. Słuchajcie, wczoraj w Stanach Zjednoczonych zostały podane non-farm payrolls, czyli wzrost, znaczy jeżeli chodzi o zatrudnienie w sektorze pozarolniczym, no i oczekiwanie było na poziomie dodanych nowych 250 tysięcy miejsc pracy, natomiast okazało się, że było to 528 tysięcy, czyli ponad dwukrotny wzrost tutaj miejsc pracy w stosunku do oczekiwań, no i również dane za czerwiec i za maj zostały zrewidowane w górę, także widzimy, że no dziwna trochę ta recesja, jeżeli zatrudnienie rośnie, a także rosną tutaj zarobki, tak, średnia stawka za godzinę również rośnie, także no i tutaj z powodu tych danych jest oczekiwana teraz podwyżka stóp procentowych we wrześniu, jeżeli chodzi przez Fed, no od 50 punktów do 75 punktów bazowych, no i rośnie właśnie tutaj też oczekiwanie, że będzie to 75 punktów bazowych. Kolejne, ale widać, że gospodarka się rozwija, skoro dodawane są nowe miejsca pracy. Dobra, przechodzimy sobie teraz do informacji. No i widzimy, że CME Group Incorporation planuje od 29 sierpnia wprowadzenie kontraktów terminowych na Bitcoina i euro denominowanych w euro. No i te najnowsze produkty futures będą miały wielkość 5 bitcoinów i 50 eterów na jeden kontrakt. No i tutaj kryptowaluty denominowane w euro są drugą najczęściej sprzedawaną walutą po dolarze amerykańskim, tak powiedział Tim McCart, globalny dyrektor do spraw produktów akcyjnych i walutowych w CME. No i on mówi również, że od początku roku region tutaj EMEA stanowi 28% wszystkich kontraktów futures na Bitcoin i Ethera i jest o ponad 5% więcej niż w 2021 roku. Kolejną informacją jest taka, że
ilość zablokowanych środków, czyli TVL na sieci Tron, czy też na blockchainie Tron, wzrosła o ponad 1,9 miliarda dolarów w lipcu, no i wzrosła z 3,95 miliarda dolarów do 5,91 miliarda dolarów. I tutaj mamy ciekawą taką informację, a właściwie nie informację, tylko analizę, no że liczba fal Bitcoina pokazuje zarys przyszłego ruchu. No oczywiście jak zwykle mamy tutaj kilku takich analityków, no i nie zawsze ich tam prognozy się pokrywają, no ale tu widzimy, że pokazują liczbę fal właśnie dla Bitcoina, który pokazuje scenariusz wzrostowy. No i tutaj widzimy, że Bitcoin właśnie według tej analizy rozpoczął piątą i ostatnią falę pięciofalowego ruchu w górę. Tak, no i ten ruch rozpoczął się w marcu 2020 roku. No i tutaj widzimy, że głównym czynnikiem, który wspiera taką możliwość, jest fakt, że dno fali czwartej wystąpiło tuż przy kanale łączącym szczyty fali pierwszej. Tak, tu widzimy pierwszą i trzecią według nich oznaczone. No i dołki tutaj drugi i czwarty również na dole tego kanału. No i ponadto korekcyjne fale druga i czwarta miały bardzo podobną długość. No i widzimy, że tutaj spadek poniżej szczytu fali pierwszej, tak, no to czyli 13 880 dolarów spowodowałby, że ta konkretna liczba fal Bitcoina zostałaby unieważniona, tak, czyli tu widzimy ten poziom. Jeżeli teraz by kurs spadł poniżej tej ceny, no to byłoby to zanegowanie tego tutaj, tej analizy. No i widzimy, że tutaj, jeżeli ta analiza miałaby się sprawdzić, no to ta piąta fala tu może dotrzeć w okolice chyba 130 tysięcy, jak dobrze widzę. No i tutaj oczywiście, jeśli ta zaproponowana liczba fal jest poprawna, no to krótkoterminowy scenariusz wskazywałby, że od czasu osiągnięcia rekordów wszechczasów cena ukończyła strukturę korekcyjną ABC. Kolor, czekajcie, czerwony, gdzie to chyba jest na tej tutaj, a tak jest, ABC mamy. No i fale A i C miały stosunek dokładnie 1 do 1,61. No i jest to drugi najczęstszy stosunek między falami po stosunku 1 do 1. No i tutaj ten scenariusz byłby zanegowany, gdyby spadek teraz nastąpił poniżej dołka fali drugiej, czyli poniżej 20 700 dolarów. Tutaj mamy również innych analityków, którzy przewidują spadki, natomiast sami przyznają, że tutaj na przykład ten zasugerował, że jego proporcje są błędne, co prowadzi do przekonania, że nie jest to prawidłowe liczenie. No i także widzimy, że tutaj generalnie z tego rozpisania fal, no to wychodzi, że teraz powinna być ta piąta fala wzrostowa. A czy tak będzie, no to się przekonamy. Karta Binance obsługuje trzy nowe altcoiny. No i tu widzimy, że Binance ogłosił w piątek, że jego karta, czyli Binance Card, obsługuje teraz trzy nowe altcoiny. No i użytkownicy karty mogą teraz korzystać z posiadanych Ripple, Shiba Inu i Avalanche. No i teraz widzimy, że tutaj karta Binance pozwala tutaj posiadaczom tej karty konwertować i wydawać kryptowaluty w ponad 60 milionach sklepów internetowych i fizycznych. Jest jednak dostępna tylko dla obywateli Europy. No i tutaj widzimy te kryptowaluty i tokeny, które oni obsługują, o, nawet są jakieś tokeny tutaj sportowe. No i oczywiście tutaj karta Binance Card, no ale to jest widać, że karta wydana przez Mastercard. Także dobra, idziemy dalej. No i widzimy, że Craig Wright jest oskarżony o plagiat pracy doktorskiej. Tak, Craig Wright, który sam twierdzi, że jest Satoshi Nakamoto. No i ostatnio został oskarżony o plagiat dużej części swojej pracy doktorskiej z 2017 roku. No i tutaj widzimy, że anonimowy bloger o nazwie Painted Frog tutaj opublikował analizę
porównującą każdy punkt pracy dyplomowej właśnie Craiga Wrighta z rzekomo splagiatowaną treścią. No i on mówi, że plagiatowana praca zawierała opublikowane artykuły, książki, strony internetowe i slajdy. No i Craig Wright nie zmienił nawet kolejności zdań. No i teraz kolejna informacja tutaj, jeżeli chodzi o CBDC. No i widzimy, że w Tajlandii pilotaż CBDC może rozpocząć się jeszcze w tym roku. No i tu widzimy, że Bank Tajlandii poinformował, że rozpocznie testowanie swojego CBDC w charakterze detalicznym jeszcze w tym roku. No i planuje przetestować walutę do płatności za towary i usługi, angażując 10 tysięcy użytkowników detalicznych i 3 firmy. No i oni mówią, że jest to znaczący krok naprzód w zakresie zastosowania tej technologii oraz jest to znak, że kraj jest chętny do wykorzystania korzyści płynących z tej technologii. No i słuchajcie, zobaczcie, jeżeli chodzi o na przykład kryptowaluty, to te różne kraje generalnie jedne uważają, że tam kryptowaluty to jest dobre rozwiązanie, inne, że nie, że nic nie wnoszą, tak, nowego, inne, że są zagrożeniem, część tam banuje jakby w ogóle kryptowaluty, a zobaczcie, jeżeli chodzi o CBDC, no to wszystkie kraje uważają, że jest to dobre, a nawet wspaniałe rozwiązanie, tak, tutaj ostatnio, wczoraj chyba, czy przedwczoraj mówiłem tam, że jakiś kraj uważa za świętego Graala właśnie CBDC, także no tutaj widać, że wszystkie kraje, czy większość krajów chce wprowadzić te CBDC, no ja będę musiał nagrać w ogóle taki materiał o tym CBDC, no i o zagrożeniach, o których możecie nie wiedzieć, jeżeli chodzi o jego wprowadzenie. Dobra, idziemy dalej, no i widzimy, że Elon Musk tutaj twierdzi, że Dogecoin jest lepszy niż Bitcoin w dokonywaniu płatności, czyli widzimy dalej idzie shillerka na Dogecoina. No i tutaj widzimy, że powiedział, że Dogecoin jest lepszy niż Bitcoin w dokonywaniu płatności, ponieważ całkowita zdolność transakcyjna Dogecoina jest znacznie wyższa niż Bitcoina. No i kurs tutaj Doge'a no rośnie w piątek, ale to już widać, że po pierwsze no nie ma Elon Musk takiego wpływu na rynek, no ale po drugie trzeba też zaznaczyć, że tych uczestników na rynku teraz jest mało, no jak przyjdzie ulica w szerokiej, w dużej ilości, no to być może znowu ta shillerka będzie miała duży wpływ, że te kursy Dogecoina będą rosły bardzo po takiej wypowiedzi. Tutaj mamy ciekawą informację, że gwiazda Shark Tank podwaja inwestycje w kryptowaluty, no i tutaj stawia na Bitcoina, Ethera i trzy inne altcoiny, no i Kevin O'Leary wykorzystał ostatnią przecenę na rynku, aby zwiększyć swoje zasoby kryptowalut. Przyznał on, że jego kryptoaktywa uszczuplały o 40% wartości, a teraz powraca do inwestowania w niektóre tutaj projekty. No i on tutaj powiedział, że wierzy w główne projekty kryptowaluty o dużych kapitalizacjach rynkowych, takich jak Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon i Hedera. No i na niektórych z nich podwoił swoją ekspozycję, ponieważ korzysta z ekstremalnej zmienności i inwestuje w aktywa o dużej kapitalizacji, no i powiedział, że dlaczego ma nie dodać swoich pozycji, jeżeli zamierza zostać na tym rynku na długo. No i kolejną informacją, a właściwie ostatnią na dzisiaj, jest taką, że Meta, czyli Facebook, ogłosiła wsparcie dla blockchaina Flow, jednocześnie rozszerzając obsługę NFT na Instagramie. No i właśnie to ogłoszenie było przyczyną właśnie wzrostu o ponad 40% właśnie tutaj kursu Flow, tak? No i główna platforma mediów społecznościowych Meta ogłosiła wsparcie dla tokenów NFT, a właściwie to dla ich twórców i firm na Instagramie. No i tutaj w 100 krajach będzie można publikować właśnie te NFT-ki na Instagramie. Jednocześnie tutaj zintegrowała się z blockchainem Flow, także Coinbase Wallet i Dapper Wallet. No i Meta ujawniła, że będzie obsługiwać portfele Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet i Dapper Wallet, a także blockchainy Ethereum, Polygon i Flow. Także to wszystko, co miałem do przekazania Wam na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądnięcie i wysłuchanie tego materiału. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się.
Cześć!